Siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj zapraszam Was na book haul. Nie było z 3-4 miesiące chyba na kanale jakoś, bo pod koniec września był ostatni, więc nie nazbierało się jakoś turbo dużo tych książek, ale plany na ten rok są takie, że te book haule mają być krótkie, żeby Was za bardzo nie zanudzać i mnie, więc mam tutaj ponad 30 książek, coś takiego. No i już nie będziemy tego przedłużać, pokażę Wam wszystkie. Niektóre być może widzieliście na moim Instagramie, czy gdzieś przy okazji jakichś reading vlogów, innych rzeczy, ale ogólnie nie pokazywałam ich wcześniej na book haulu, więc pokażę je Wam teraz. Zapraszam do oglądania. No dobra, mam ją ustawione tu totalnie nie po kolei, więc będę sięgać tak z brzegu, co mam pierwsze, ale akurat tak się złożyło, że po drodze mam wszystkie Johnny Steinbecki, które kupiłam ostatnio, więc w sensie przez ostatnie 4 miesiące. I pierwsza to jest Na wschód od Edenu, którą już mogliście widzieć w 5 książkach, które wybierał mi ChatGPT. Ona jest już przeze mnie przeczytana. Następnie mam Tortilla Flat tego samego autora. Oraz Grony Gniewu, które dostałam pod choinkę, i Tortilla Flat i Grona Gniewu są jeszcze przede mną. I dalej idąc, dostałam na urodziny Kosiarzy pierwszą część Nila Schustermana. Dużo dobrego słyszałam o tej książce, więc jestem mega ciekawa, jak to tutaj będzie. Jak skończę jakąś serię, a na razie się nie zapowiada, żebym w najbliższym czasie skończyła, chyba że skończę pierwszą erę Brandona Sandersona lub Do Gwiazd, te części, które są wydane, to wtedy prawdopodobnie zabiorę się za Kosiarzy, chociaż zawsze tak mówię i to później nie wychodzi, więc nie wiem, czy mnie wy dalej w ogóle słuchacie na temat tego, co zacznę i jakie serie skończę. Zostawmy to po prostu. Kosiarze. No i dalej, również do 5 książek, które wybierał mi ChatGPT. Kupiłam Norwegian Wood. To jest wydanie, które jest używane z antykwariatu, ale jest bardzo ładne. Naprawdę. Tylko lekkie ślady użytkowania. Ja już tą książkę czytałam. Mogliście o tym również słyszeć w 5 książkach, które wybierał mi ChatGPT. I idąc dalej, ostatnio również na święta dostałam Życie marionetek TJ Clune'a. I teraz mam już chyba wszystkie książki tego autora, które są wydane w Polsce. I ostatnio tak zaczęłam pod szepczącymi drzwiami, ale bardzo nieśmiało, bo przeczytałam jakieś 2 strony. Więc myślę, że Życie marionetek też będzie książką, za którą zabiorę się w 2024 roku. Ale wiecie, jak jest. I dalej, moi drodzy. Dalej mam książkę Brandona Sandersona. Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii. To jest jakiś standalone, więc można go czytać niezależnie z tego, co wiem. No i mega ciekawie w ogóle brzmi opis, bo tutaj będzie jakby o jakimś mężczyźnie, który trafia do średniowiecznej Anglii, więc takie klimaty trochę takie, wiecie, średniowieczne po prostu, co może być dosyć ciekawe. I następnie kupiłam, w ogóle ja ich nie kupowałam razem, ale pokażę Wam je razem, bo to jest ta sama seria, ale nie wiem, gdzie jest pierwsza część, o tutaj. Niełatwo się tu znaleźć. Kupiłam 4 części Zbrodni niezbyt eleganckiej i tak o, to kupiłam chyba w Empiku. To też kupiłam ostatnio w Empiku, więc totalnie nie po kolei, a drugą i trzecią część kupiłam przy okazji wyprzedaży takiej księgarni we Wrocławiu. No więc mam teraz 4 pierwsze części. Patrząc dokładniej, to będzie w tej kolejności. Zbrodnia niezbyt elegancka, czyli Zbrodnia nie przystoi damie. Herbatka z arszenikiem. Zbrodnia pierwszej klasy, którą czytam aktualnie. Jestem na stronie 157. I bardzo brudna gra, która jest jeszcze przede mną. Następnie co mam? Mam 2 książki z Winnie D., które ostatnio kupiłam. Ten pierwszy, ostatni dzień Adama Silvery, bo jeszcze go nie czytałam. W ogóle tak mam wrażenie, że mało ludzi o nim mówi, więc obawiam się, że będzie może gorszy niż ten ostatni dzień. Nasz ostatni dzień. No ale zobaczymy. Ja jestem ciekawa, wiecie, że ja bardzo lubię Adama Silvera. To jest jeden z moich ulubionych autorów powieści młodzieżowych, więc mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba. I dalej mam Dopóki rosną cytrynowe drzewa, dlatego że też słyszałam dużo dobrego o tym, a miałam ochotę ostatnio na jakieś młodzieżówki, więc
Kupiłam, chociaż mam też takie mieszane uczucia, bo to jest książka o wojnie, więc no zobaczymy. Dajcie znać, jeżeli czytaliście. I następnie, co tutaj, po co sięgnąć? Następnie mam Starszą Panią z Nożem, którą czytałam w grudniu i była dość w porządku. Ja polecam ogólnie. I co? Bo nie wiem, po co sięgać, bo książek jest dużo koło mnie. David Van i Komodo z wydawnictwa Pauza. Nie czytałam jeszcze tej książki, natomiast to będą trochę takie tematy rodzinne, coś takiego, z tego co wiem. Nie jestem pewna, czy Wam nie pokazywałam już tego, ale to jest druga część Zanim wystygnie kawa, opowieści z kawiarni. Nie pamiętam totalnie, kiedy ją kupiłam, więc tak w razie W pokazuję, bo w ostatnim book haulu chyba jej nie było. I Ptaki, moje ukochane Samanty Schweblin, które znalazły się w Zaskoczeniach 2023 roku, już są za mną. Kupiłam je w grudniu na targach książki we Wrocławiu. I dalej. Dalej. Mam dwie części Smoczej Straży, część trzecią, czyli Pan Widmowej Wyspy. I kupowałam je też osobno jakoś od siebie, bo teraz planowałam zacząć część drugą, już trochę jest koło mnie. No to jest część trzecia. I część czwarta, którą kupiłam ostatnio, czyli Mistrz Igrzysk Tytanów, również jeszcze przede mną. Kupiłam również ostatnio drogę Cormaca McCarthy'ego, bo jestem w ogóle bardzo ciekawa tej drogi. Dużo słyszałam ciekawych rzeczy o niej. Sama tematyka jest też ciekawa, bo tutaj z tego co wiem, no to jest taki post-apokaliptyczny świat, w którym ojciec idzie z synem, jakby droga, no i tam oglądają Amerykę, która już jest zniszczona, coś takiego. Dajcie mi znać, jeżeli niczego nie przekręciłam. No więc jestem mega ciekawa, jak to mi się spodoba. I dalej, również do 5 książek z czatu GPT kupiłam Cienką Czerwoną Linię, która jest jeszcze przede mną. Będzie w filmie prawdopodobnie w lutym, który się pokaże. Upadek gigantów Kena Folletta, również do tego filmu, który się pokaże w lutym. Oraz Wielkie Nadzieje Charlesa Dickensa, które również będą przy tym drugiej, trzeciej części w sumie filmiku o 5 książkach, które wybrał mi chat GPT. I dalej, również zostając w temacie Charlesa Dickensa, kupiłam dwie części Samotni, dlatego że ogólnie ja to kupowałam jakoś chwilę po tym albo przed, jak byłam w Londynie, a tutaj ponoć jest dość wyraźny obraz Londynu, w sensie w większości książek Charlesa Dickensa akcja dzieje się w Londynie, ale tu słyszałam, że tak bardziej niż w innych, więc zobaczymy. I dalej fantastyka, jest to Miasto Jadeitu Fondy Lee. Mega dużo słyszałam pozytywnych opinii na temat tej książki, więc ją kupiłam, żeby sprawdzić o tle szumu. Nie wiem, czy się zabiorę w najbliższym czasie za nią, ale no zobaczymy. Teraz chyba wyszła trzecia część, jeżeli się nie mylę. Trzecia część? Tak, chyba trzecia część, jakoś na początku tego roku. Jesteśmy chyba chwilę po premierze. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tak. I idąc dalej, mega szybko mi to idzie. W ogóle okaże się, że się zamkniemy w 10 minutach normalnie. Jestem mega szybka. Widzicie? Ja się uczę już. Uczę się, żeby Was nie zanudzać jakimiś nudnymi anegdotami. Anegdoty? Dobra. Więc tak, na święta dostałam dwie książki kucharskie ze świata Harry'ego Pottera. Jedna jest nieoficjalna książka kucharska Hogwartu i druga to jest Kuchnia Hogwartu i ta jest ta oficjalna. No zobaczymy, już tak sobie przeglądałam. Może coś się upichci poza piwem kremowym, które na pewno będę robić. I dalej mam dwie części Oka, Koła, Czasu Roberta Jordana, czyli Smoka Odrodzonego, którego aktualnie kończę i dosłownie zostało mi 15 minut audiobooka, pewnie dlatego się tak spieszę z tym nagraniem, żeby to skończyć. I następną część sobie od razu kupiłam, czyli Wschodzący Cień, część czwarta. No i będę sobie tak po kolei chyba kompletować tą serię, tak myślę. No zobaczymy, na razie mi się mega podoba, w ogóle ja wiem, co robi Robert Jordan, ja wiem, dlaczego mi się to podoba, ale to do tego przejdziemy chyba w podsumowaniu stycznia, jak będę Wam mówić o Smoku Odrodzonym i może uda się też o Wschodzącym Cieniu, nie wiem, zobaczymy. No, ale jest dobrze, ja bardzo już się tak zgrałam z tymi bohaterami, a jak to ma mieć jeszcze 15 tomów, to ja nie wiem, ja chyba będę płakać, jak to się będzie kończyć.
I dalej. Dalej kupiłam Balladę Ptaków i Węży Suzanne Collins, która już też jest za mną. Przyjemna to była przygoda, naprawdę mi się podobało, więc jak ktoś z Was jeszcze nie czytał, a zna Igrzyska Śmierci, to polecam również przeczytać Balladę. Coś innego to jest na pewno. I chyba mam ostatnią książkę. Wow, normalnie niesamowite, jak to mi szybko poszło. I jest to książka Suzanny Clark, Jonathan Strange i Pan Norrell. Zawsze przekręcam ten tytuł. Ja ogólnie chciałam przeczytać książkę tej autorki i mam już bardzo długo na książkach, kto chce przeczytać. I jest to książka Piranesi, coś takiego, Piranesi? No chyba tak, ale to mi się wydaje ciekawsze, dlatego że tutaj mamy Anglię XIX-wieczną, a wiecie, jak ja bardzo lubię XIX-wieczną Anglię, więc zobaczymy. Ja w ogóle jestem mega zainteresowana i to też jest standalone z tego, co wiem, więc nie będę musiała się męczyć, że zaczynam jakąś serię i jej nie kończę później, ale jest ona też dosyć gruba, dlatego że ma, moi drodzy, żeby was nie oszukać, prawie 900 stron, więc to będzie przeprawa ciekawa. Natomiast ja w tym roku się totalnie nie przejmuję objętością książek, tak stwierdziłam. Dlatego jestem taka podekscytowana czytaniem Roberta Jordana i Oka Czasu, czy Koła Świata, Koła Czasu, zawsze się mylę. Dlatego, że w ogóle zostawiłam na bok te długości książek i wszystko, co jest z tym związane, i powiedziałam, że już nieważne to jest dla mnie, i że przeczytam, przesłucham 15 tomów Koła Czasu. I nikt mi tego nie może zabronić, więc zobaczymy, jak to będzie, ile tak wytrzymam z takim nastawieniem pozytywnym do czytania książek o dużej objętości. To było tyle. Mega, to było szybkie w ogóle, kochani. Czy ja mam czas jeszcze, żeby wam coś powiedzieć? 12 minut minęło. To powiem wam coś jeszcze. Coś ciekawego. Nie będzie zapowiedzenia. Strasznie chcę skończyć tego Smoka Odrodzonego, ale jeszcze muszę wam zmontować ten film. Ale jak on trwa 12 minut, to kurde. No dobra, dajcie znać, co wy kupiliście ostatnio w takim razie, z czego jesteście najbardziej zadowoleni, z jakiego zakupu. Chciałabym jeszcze się wrócić trochę do tej książki i to jest mega ładne. To jest mega ładne wydawnictwo MAK. Nie spodziewałam się tego po was. Troszeczkę się nie spodziewałam, ale trochę się boję, bo jak mam, czekajcie, niech no spojrzę, te łańcuchy ze złota, cienia, ciernia i żelaza i czegoś tam jeszcze, no to ta pierwsza część, czyli łańcuch ze złota, to w ogóle jest full wypas, nie? Jakby nic się nie dzieje z tą książką. Ale ostatnia część, czyli łańcuch z cierni, to się cały mi ściera. Jak wy to robicie? Dajcie mi znać, że jedna się nie ściera, druga się nie ściera. Wydawnictwo MAK, jeżeli mnie oglądacie, to powiedzcie, co robicie? W którym nakładzie mam kupować książki, żeby się nie ścierały? Bo to nie jest tak, że wszystkie się ścierają. Niektóre się ścierają, a niektóre nie. Na przykład mam też Cassandry Clare, tą mechaniczną serię w tym nowym wydaniu. I ostatnia część też mi się ściera, a pierwsza mi się nie ściera. Mega dziwne, mega dziwne. No to tyle odnośnie jakości książek. Znalazłam wam coś ciekawego powiedziałam. No dobra. Więc cieszę się, że ten bookhaul już mamy za sobą, rozpoczynający ten rok. Ja was zapraszam na mojego Instagrama, Goodreadsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Życzę wam miłego tygodnia i zapraszam was na film w czwartek. W czwartek będzie film. No planuję nagrać wam film książki na każdy dzień tygodnia, ale jeszcze to może jest takie nieoficjalne zapowiedzenie tego. Mam też jeszcze kilka innych pomysłów, jeszcze się tak zastanawiam, co pójdzie na pierwszy ogień, ale raczej będzie to te 7 książek na każdy dzień tygodnia. Więc zapraszam was w czwartek na filmik i życzę wam dobrego tygodnia. Cześć!